Na poprzednim wykładzie w zasadzie zakończyliśmy omawianie takiego podstawowego materiału dotyczącego reakcji związków organicznych. Ale zanim przejdę do biologicznych aspektów sprawy, czy jak to się mówi, biocząsteczek, gdzie chciałabym z Państwem dokładnie omówić cukry, lipidy, białka i podstawy budowy kwasów nukleinowych, musimy jeszcze jedną godzinę poświęcić na zagadnienia związane ze stereochemią. Chodzi mi mianowicie o przedstawianie wzorów cząsteczek, które mają więcej niż jedno centrum asymetrii, no i wyjaśnienie pewnych zależności stereoizomerycznych między związkami chemicznymi. To niestety chwilkę będzie trwało i będzie wymagało odrobiny wyobraźni przestrzennej, zaangażowania ze strony słuchaczy. Otóż do tej pory mówiliśmy o związkach, które miały jedno centrum asymetrii, a w każdym razie koncentrowaliśmy się na oznaczaniu konfiguracji związków z jednym centrum asymetrii. Bo wiemy doskonale, że związki organiczne, tam gdzie mamy do czynienia z węglem o hybrydyzacji sp3, no bo czterowiązalny to on jest zawsze, ale właśnie tak czterowiązalny, mogą wykazywać czynność optyczną, czyli mogą istnieć w postaci enantiomerów. No i nie są płaskie, mają określoną budowę przestrzenną. No to wszystko jest fajnie, jak mamy jedno centrum asymetrii, natomiast jeżeli mamy ich kilka, to rysowanie jest dość skomplikowane. I w tym celu rozmaite koncepcje były próbowane. Zwyciężyła koncepcja Fischera, do której Państwo prawdopodobnie są przyzwyczajeni częściowo w ramach chemii cukrów w szkole. Ale projekcja Fischera to nie jest taka prosta rzecz i trzeba ją dobrze rozumieć, żeby rozumieć wszelkie przekształcenia, które z cukrami będziemy robić. Więc teraz poświęcimy chwilkę projekcjom Fischera, a jeszcze zanim do tego dojdziemy, to parę słów samemu Fischerowi. Otóż Emil Fischer to była wielka postać w chemii. Głównie znany jest z chemii cukrów, którymi się zajął przeprowadzając badania jakieś nad fenylohydrazyną, ale proszę spojrzeć na spektrum jego działań. Jest no, porażające, że tak powiem. Jeżeli chodzi o chemię, to człowiek renesansu. Słusznie otrzymał Nagrodę Nobla w 1902 roku. Chyba była to w ogóle druga Nagroda Nobla, ale przeszedł do historii, bo proszę też spojrzeć, ile reakcji czy syntez otrzymało jego imię. My się niektórymi nie będziemy zajmowali, znaczy większością chyba nie będziemy się zajmowali, ale o dwóch możemy, a właściwie o trzech możemy sobie powiedzieć, że mówiliśmy albo będziemy mówili. Synteza indolu to nie, projekcjami Fischera będziemy się teraz zajmowali. Oksazol to jest taki heterocykliczny związek, nie będziemy się tym zajmowali. Syntezą peptydów nie, ale reakcje fenylohydrazyny z cukrami to będziemy omawiali. I to, co tutaj Państwo mają, Fischer-Speyer esterification, esteryfikację Fischera-Speyera, to jest klasyczna esteryfikacja katalizowana kwasem, więc omawialiśmy ją szczegółowo. A zatem oddaliśmy już cześć Fischerowi, to teraz możemy przejść do projekcji. Otóż projekcja Fischera, na razie koncentrujemy się na związku, który ma jedno centrum asymetrii, polega na tym, że ustawiamy sobie cząsteczkę tak, że łańcuch węglowy jest w pionie, to umówmy się, że to jest AB, a w każdym razie dwa podstawniki są w pionie, no bo w projekcji Fischera możemy również napisać związek nie posiadający łańcucha węglowego, tylko prosty, ale ustawiamy cząsteczkę w ten sposób, że do przodu, tak jak wyciągnięte ręce, mamy dwa podstawniki, a dwa idą do tyłu. I w tej chwili ta osoba, która patrzy na ten związek, widzi coś takiego. Te C i D są wyciągnięte do niej jak takie rączki wyciągnięte do przodu, a A i B są do tyłu, tak jak głowa i nogi cofnięte do tyłu. I widzi taką projekcję na krzyżu. I w klasycznej projekcji Fischera ten atom węgla środkowy to jest właśnie przecięcie linii w krzyżu takim i tu się nie pisze w zasadzie tego atomu węgla. I to jest tak, jakbyśmy sobie wzięli cząsteczkę,
i przypłaszczyli ją tak brutalnie do kartki papieru. Przy czym zawsze to, co jest w poziomie, jest z przodu, a to, co jest w pionie, idzie do tyłu. Proszę spojrzeć, to idzie do tyłu, a to idzie do przodu. To jest bardzo ważne, dlatego gdy potrzebujemy określić konfigurację potem. W tej chwili to się wydaje drobiazg, ale to przy określaniu konfiguracji zaraz się okaże, że to jest ważne. Tu jeszcze jeden rysunek. Ja ze trzy razy Państwu tę projekcję Fischera pokazuję, bo chodzi mi o to, żeby sobie dobrze utrwalić, że to idzie do tyłu, a te idą do przodu elementy. Czyli te są na tych klinikach zaciemnionych, a te na tych przerywaną linią znaczonych. Jeszcze jeden przykład projekcji Fischera. Tutaj mamy znowu cząsteczkę przestrzennie narysowaną i tu jest ten element takiego przyklapnięcia, przypłaszczenia do ściany i na tej ścianie mamy właśnie ten krzyż. Tu kolorki są tak dobrane, że niebieski, prawda, żółty, widać, że do tyłu, że do przodu i tak dalej. I to jest bardzo istotne potem przy określaniu konfiguracji. No więc przekładając to na konkret, weźmiemy sobie na przykład taki S-butan 2-ol. Związek o konkretnej stereochemii. Ja go tutaj narysowałam tak, że łatwo go będzie zaadaptować do projekcji Fischera. Łańcuch węglowy jest w pionie. Staramy się zawsze, to taki w cukrach będzie, że łańcuch węglowy jest w pionie. I tutaj mamy konfigurację S, pierwszeństwo podstawników jest grupa hydroksylowa, to większy, znaczy C2H5, CH3, tak, i S będzie, prawda, a atom wodoru jest tam, gdzie trzeba, z tyłu. Przy określaniu konfiguracji, przypominam, ustawiamy cząsteczkę tak, że ten najmniej ważny podstawnik, w tym przypadku atom wodoru, jest z tyłu. No i teraz robimy to, co przedtem na tamtych obrazkach. Patrzymy z tej strony. Te są do przodu podstawniki, do obserwatora, czyli mamy te podstawniki na klinach tych ciemnych, te na przerywanych. No i tu jest projekcja Fischera. I co my widzimy na tym obrazku? Gdybyśmy chcieli określić konfigurację, pierwszeństwo podstawników oczywiście jest bez zmian. Pierwszy, drugi, trzeci. I gdyby Państwo sobie tak zrobili, to wyjdzie R. A to nieprawda, to jest nadal S. Bo proszę pamiętać, ja dlatego tak uporczywie przypominałam, że te podstawniki idą do przodu. I my patrzymy na tę projekcję Fischera od strony tego atomu wodoru. My, określając konfigurację ze wzoru przestrzennego, patrzyliśmy z drugiej strony, a tu patrzymy od strony tego wodoru. Czyli jeżeli nam wychodzi w projekcji Fischera R, to jest S, jest odwrotnie. Bo trzeba sobie wyobrazić, że my, żeby określić prawidłowo projekcję Fischera, musielibyśmy wejść za tę kartkę, za ekran i wtedy wodór byłby do tyłu, a nie do przodu. Więc proszę o tym pamiętać. To jest istotne w momencie, kiedy chcemy korelować jakieś związki ze sobą i określać, czy są enantiomerami, czy nie. Projekcja Fischera jest bardzo wygodna, jeżeli chodzi o rysowanie enantiomerów, bo nie trzeba się specjalnie zastanawiać. Dużo prościej jest zobaczyć, że te dwa związki są enantiomerami w projekcjach Fischera. No są, wypisz, wymaluj odbicia lustrzane, nie ma problemu. A tutaj to chwilkę trzeba się zastanowić, co to naprawdę jest. Więc jest bardzo wygodna projekcja Fischera do prezentacji enantiomerów, no i, a potem do chemii cukrów, gdzie tam mamy asymetrycznych atomów węgla 3 albo 4, wszystko zależy od sytuacji. Tutaj pokazuję Państwu, jak wyglądają enantiomery. S-butan 2-ol, czyli ten, co był tutaj, to jest ta, przeniesiony ten rysuneczek, a to jest R-butan 2-ol. Proszę spojrzeć, tutaj jest, zamienione są te dwa podstawniki, bo chciałam zachować w pionie łańcuch węglowy, czyli patrzymy z niewłaściwej strony tutaj, bo wodór jest od przodu i jeżeli sobie tak pojedziemy, to wyjdzie nam S, ale naprawdę to jest R, bo patrzymy z niewłaściwej strony. No i jak to przyłożymy do ściany i zapiszemy na krzyżu, to wyjdzie nam enantiomer, jak tu jest podsumowanie, obydwa związki, wyraźnie widać, że to są odbicia lustrzane. Więc wygodnie jest obserwować związki, które są enantiomerami w projekcji
Fischera i tym się wszyscy zawsze posługują. Ale projekcję Fischera trzeba traktować z szacunkiem, to znaczy nie wolno nią pomiatać. Nie wolno robić dowolnych zamian, bo to może być brzemienne w skutkach. Więc na przykład nie wolno obracać cząsteczki o 90 stopni. Bo jeżeli sobie ten S-butan 2-ol weźmiemy, to on będzie tak wyglądał w projekcji Fischera. No i co tam, obrócimy sobie, no co nam szkodzi. Obróciłam o 90 stopni, prawda, to przeszło tu, to, tu, to, tu, to, tu. No i co to jest? To nie jest już ten sam związek, proszę zwrócić uwagę. Bo gdybyśmy chcieli określać tutaj konfigurację, to tu mamy wodór z tyłu, bo na pionowej osi projekcji Fischera pionowa oś to są te podstawniki, które idą do tyłu, za płaszczyznę ekranu. Ten podstawnik idzie nam do tyłu, czyli będzie tutaj, prawidłowo będzie, prawda? Bo jakby on szedł do tyłu, to byłoby dobrze. Ale Fischer to wymyślił myśląc o cukrach, dlatego w pionie jest ten łańcuch. I tutaj wyjdzie nam R, enantiomer, a wychodziliśmy z S, więc takiej sztuki zrobić nie można. Czyli nie wolno sobie żonglować projekcją Fischera, jak jest narysowane, tak ma zostać. A następnie nie wolno zamieniać podstawników miejscami, dwóch na przykład. No bo to też wyjdzie enantiomer. Jeżeli zamienimy sobie tutaj te dwa podstawniki miejscami, to będzie enantiomer, związek R, czy T2. No przeanalizujmy jeden przykład, może ten dla odmiany, że zamieniliśmy te dwa podstawniki. Przy takim ustawieniu H jest, wodór jest na linii poziomej, czyli jest do przodu, czyli będzie odwrotnie niż nam wyjdzie, tak? Czyli o H, C2, H5, CH3, wychodzi nam R, no to będzie S, bo wodór źle ustawiony. Zamieniliśmy te dwa podstawniki ze sobą i co nam wychodzi? Wychodzi nam S, no to będzie R, czyli nie wolno nam było tego robić, bo to będzie enantiomer. Także nie wolno majstrować przy projekcji Fischera, jak jest narysowana, tak ma być i glukoza zawsze będzie miała tak, a nie inaczej podstawniki, co o czym się przekonamy. Tutaj mamy przykład jeszcze zamiany tych dwóch podstawników, no żeby wszystko było już narysowane, mogą sobie to Państwo sprawdzić, nie będziemy wszystkich wzorów omawiać. To były takie podstawy dotyczące projekcji Fischera. Umawiamy się, że jak jest projekcja Fischera, to z szacunkiem do niej podchodzimy. No a teraz praktyczne przykłady wykorzystania to właśnie są sytuacje, gdzie mamy związki o kilku centrach asymetrii. Takim pierwszym przykładem może być izoleucyna, to jest aminokwas. Kwas 2S3S2-aminotrzymetylopentanowy, no to teraz ćwiczymy nomenklaturę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli pentanowy kwas, 2-amino-3-metylo. No i konfigurację to muszą mi Państwo uwierzyć, chociaż może jedną określmy, żeby nie było problemu. Pierwszeństwo tutaj byłoby azot pierwszy, prawda, bo najcięższy. Potem będzie ten atom węgla. A potem, przepraszam, ten atom węgla potem będzie, bo jest związany z tlenem, a potem będzie ten atom węgla. Wodór jest zorientowany niewłaściwie, wobec tego powinno być odwrotnie niż wychodzi. Wychodzi R, czyli jest S. Zgadza się. Więc tutaj nic nie sknociłam. Obserwator patrzy na cząsteczkę tak. Cząsteczka, łańcuch węglowy, ten najdłuższy w pionie, czyli tutaj do przodu będzie grupa NH2 i wodór, CH3 i wodór. I projekcja Fischera wygląda w ten sposób, tu jest krzyż. W klasycznej projekcji Fischera nie piszą tutaj atomów węgla. Niektórzy piszą, więc, ale preferowany jest ta forma zapisu. No i teraz zastanówmy się, ile może istnieć stereoizomerycznych izoleucyn. Mamy dwa centra asymetrii, czyli mogą być tak, oba S, oba R, no i to są enantiomery, prawda? W projekcji Fischera pięknie widać, że to są enantiomery. Teraz może być jeden S, drugi R i odwrotnie jeden R, drugi S. I to też są enantiomery, też jak byk widać, że to są odbicia lustrzane.
No i to tyle. Więcej tych stereoizomerów no, nie wymyślimy. Ale zachodzi konieczność wprowadzenia jakiejś nazwy dla relacji między tym związkiem i tym związkiem, czy tym i tym związkiem. To są na pewno stereoizomery, bo to są izomery przestrzenne, ale to nie są enantiomery, bo enantiomery to jest tylko ta para i ta para, są dwie pary enantiomerów, a taka relacja między tymi stereoizomerami to się nazywa relacją diastereoizomeryczną. Państwu pewnie się wydaje, że to są rzeczy zupełnie zbędne, ale to przy cukrach będzie nam bardzo potrzebne, dlatego to pojęcie diastereoizomerów musimy wprowadzić. Poza tym to są bardzo ciekawe związki, jeszcze dzisiaj do tego wrócimy. Ta relacja przekłada się na no, konkretne właściwości związków i dlatego to jest istotne. Czyli tutaj mamy dwie pary enantiomerów. Enantiomery mają odwróconą konfigurację na obu centrach asymetrii, T2 i T2. I mamy diastereoizomery, czyli ten z tym i ten z tym, to są diastereoizomery. Ten z tym i ten z tym, to są diastereoizomery. Wszystkie inne kombinacje, które nie są enantiomerami, to są to jest relacja diastereoizomeryczna. Czyli diastereoizomery to są izomery konfiguracyjne, które nie są enantiomerami. To jest jedna rzecz, którą chciałabym wyjaśnić na tym obrazku. A druga rzecz to jest taka, do której doszliśmy tutaj przykładzie tej właśnie izoleucyny, że jak są dwa asymetryczne atomy węgla, to mogą istnieć cztery stereoizomery. Jak jest jeden asymetryczny atom węgla, to są dwa stereoizomery, enantiomery. Ręka prawa, ręka lewa. Jeżeli są dwa, to mogą istnieć cztery, czyli dwa do drugiej stereoizomerów. A jeżeli jest n asymetrycznych atomów węgla, to już powolusieńku do cukrów zmierzam, gdzie są trzy lub cztery na przykład, to mamy do czynienia z dwa do n-tej stereoizomerami. Czyli przy czterech na przykład asymetrycznych atomach węgla jest 2 do czwartej, czyli 4, 8, 16 stereoizomerów. I wśród tych 16 stereoizomerów będą pary enantiomerów i diastereoizomery. No i tak jest często, ale nie zawsze, jak Państwo widzą, tutaj jest na dole napisane, ale nie zawsze. I teraz chciałam się skupić na tym, ale nie zawsze, w aspekcie historycznym i praktycznym. Aspekt historyczny będzie polegał na tym, że opowiem Państwu o budowie cząsteczki kwasu winowego. Systematyczna nazwa kwasu winowego to jest kwas 2,3-dihydroksybutanodiowy. 2,3-dihydroksybutano, 4 węgle, diowy. I jest to związek o bardzo wielkim praktycznym znaczeniu. Tu widzą Państwo te oznaczenia E, to jest znak dopuszczenia zgodnie z zasadami unijnymi do użytkowania w przemyśle spożywczym. Kwas winowy i rozmaite jego sole się stosuje, na przykład jako regulator kwasowości kwas winowy. I ten kwas winowy ma dwa asymetryczne atomy węgla w cząsteczce. Wobec tego powinien istnieć w postaci czterech stereoizomerów. No i teraz zastanowimy się, jaka jest prawda o kwasie winowym. Ja tutaj te cztery izomery wyrysowałam i mam ich modele. Przy czym, żeby już nie komplikować życia, jak Państwo widzą, nie, dobrze, chyba tak jest. Żeby nie komplikować życia, łańcuch węglowy zrobiłam na czarno. Grupy karboksylowe nie są rozbudowane. Tylko to są te dwie cząsteczki. Pojedyncza projekcja Fischera, prawda, to jest przyciśnięte do muru i to tak wygląda. A w rzeczywistości cząsteczka wygląda w ten sposób. I Państwo widzą ten pierwszy przykład, pierwsze dwa związki z tej strony. O, tutaj mówię w tej chwili o tych dwóch związkach. To są związki, które mają po dwóch różnych stronach w projekcji Fischera grupy hydroksylowe i to jest kwas RR winowy i SS winowy. Plus i minus oznacza kierunek skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego. No i teraz proszę spojrzeć, te związki są w stosunku do siebie odbiciami lustrzanymi.
nałożyć na siebie się nie dadzą. Przypominam, te czarne kulki tutaj to są grupy karboksylowe. A te dwa następne związki, które Państwo mają tutaj, to tu jest model. Grupy hydroksylowe są z jednej strony, ustawmy je tak, o tak, żeby było tak, jak tu jest. Tu mi zabrakło czarnych kulek, są dwie niebieskie grupy karboksylowe, ale myślę, że Państwo to zrozumieją. Rzecz wygląda tak w projekcji Fischera. O, no i teraz te związki, jak je nałożymy tak, to one się nałożą. W przeciwieństwie do tych, które były dwa pierwsze. Bierze się to stąd, że w cząsteczce tego kwasu, tego SR i RS, jest dodatkowa płaszczyzna symetrii, wynikająca z obecności dwóch identycznych, znaczy nie dwóch, tylko wszystkich w zasadzie identycznych podstawników. Bo są dwie grupy OH, dwa atomy wodoru i dwie grupy karboksylowe. Gdyby tu była jedna grupa karboksylowa, a tu CH3, to już by tak nie było. I wtedy jedna połowa cząsteczki i druga są w stosunku do siebie odbiciami lustrzanymi. To tak jakby sobie mały Kazio mógł powiedzieć, to centrum asymetrii, to są odbicia lustrzane, czyli tak jakby wewnątrz były dwa enantiomery. Jeden w prawo skręca, drugi w lewo, no to w sumie taka cząsteczka nie będzie skręcała, no bo ponieważ skład jest tutaj identyczny jednego i drugiego centrum asymetrii i są one odbiciami lustrzanymi, to taki związek jest nieczynny optycznie. To wynika z dodatkowej symetrii, która jest rezultatem budowy tej cząsteczki. I taka cząsteczka, która ma dwa centra asymetrii, jest tak symetryczna, jest nieczynna optycznie i to się nazywa odmianą mezo. Odmiana mezo to jest. To nie jest szczególna właściwość kwasu winowego. Takich związków mezo jest wiele. Nawet za momencik Państwo zobaczą, jeden taki pewnie wszystkim jest znany. No i teraz aspekt historyczny. Kwas winowy jest, tak jak mocznik Wöhlera, kamieniem milowym w stereochemii związków organicznych. Wydzielano go z kamienia winnego, takiego osadu, tu są te kryształki, który powstaje po fermentacji. Z optyczną czynność stwierdził Biot w 1832 roku, a Pasteur, wielki Pasteur tutaj, tak jak Fischer pokazuje go, bo należy mu się słusznie, takie jakieś zabawne zdjęcie laboratoryjne znalazłam, rozdzielił ten kwas winowy na, rozdzielił racemiczny winian sodowo-amonowy, to nie kwas winowy, tylko winian, na enantiomery. Bo to było tak, że kwas winowy, ten, który wydzielono z kamienia winnego, był optycznie czynny, ale z drugiej strony znana była odmiana kwasu winowego mezo. I był problem wyjaśnienia, no dlaczego ten jeden jest nieczynny optycznie, a wszystkie reakcje dają takie same, a ten drugi jest czynny optycznie. No i Pasteurowi akurat udało się wyprodukować taki winian sodowo-amonowy. Widzą Państwo, tu są dwie grupy karboksylowe, NH4NA. Wstrzelił się, bardzo często w nauce przypadek działa, w odpowiednią temperaturę krystalizacji i wyrosły mu kryształy, które były enantiomeryczne w stosunku do siebie, czyli kryształ jeden był odbiciem lustrzanym kryształu drugiego. Tu widzą Państwo te rysunki. I on je trywialnie pensetą prawo, lewo rozdzielił. I stwierdził, że każdy z nich skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego, jeden w prawo, drugi w lewo. I no, wnioskując na tej podstawie dalej, stworzył takie kanony stereochemii współczesnej. I jeżeli chodzi o te kwasy winowe, to sytuacja jest taka, że kwas plus winowy występuje w owocach. Kwas minus winowy nie występuje w przyrodzie, jest otrzymywany z racematu. Może Państwo pamiętają, ja mówiłam, jeszcze do tego dzisiaj nawiążę, że syntetycznie otrzymywane związki z reguły, jeżeli jest tam centrum asymetrii, to powstają w postaci racematu. Żeby otrzymać jeden enantiomer, to jest wyższa szkoła jazdy. A jeżeli już taki racemat się otrzyma, no to można go rozdzielić na enantiomery.
Metoda Pastera jest unikatowa, to się bardzo rzadko zdarza, że kryształy, no miał po prostu niebywałe szczęście. Rzadko się zdarza, że związek krystalizuje w postaci kryształów, które są odbiciami lustrzanymi i tylko jeden enantiomer wchodzi w skład tego kryształu. Ten kwas plus winowy, ten, który występuje w owocach, może być ogrzany i w wyniku takiej termicznej izomeryzacji on zracemizuje. Racemat to jest mieszanina 50-50 obu enantiomerów lub przegrupuje się do odmiany mezo. A sam racemat otrzymuje się syntetycznie, no tak jak powiedziałam, synteza organiczna, taka podstawowa synteza organiczna enantiomerów nie pozwoli otrzymać. Ja tu operuję znakami skręcalności, no bo nie chcę jeszcze wprowadzać dalszych komplikacji, ale to już w tym momencie będę musiała. Tu jest taka tabelka, która pokazuje właściwości tych stereoizomerycznych kwasów winowych. Mianowicie mamy tutaj cztery, nie trzy kategorie, bo ja dołączyłam jeszcze racemat. Racemat, czyli ta 50-50 mieszanina, gdybyśmy chcieli otrzymywać kwas winowy, na przykład z takiego kwasu butenodiowego, gdzie jest podwójne wiązanie po środku między dwoma, tym drugim i trzecim atomem węgla, no i utlenić go tak, jak żeby diol powstał z podwójnego wiązania, to powstałaby mieszanina racemiczna. Jest odmiana mezo, czyli ta odmiana, tu rysunek jest powtórzony, nieczynna optycznie. Jest odmiana RR, która skręca, jest prawoskrętna i odmiana SS, te enantiomery, która jest lewoskrętna. Strzałka oznacza odmianę RR, która jest naszą ulubioną, bo ona występuje w przyrodzie. Ale są jeszcze takie oznaczenia wprowadzone przez Fischera, D duże i L duże. Państwo mogli się jeszcze spotkać w jakichś podręcznikach z oznaczeniem D małe i L małe. To jest abrakadabra, dlatego te oznaczenia RR i SS są no, w zasadzie jedynymi polecanymi. To D i L zostało przede wszystkim w cukrach. D duże i L duże oznacza w projekcji Fischera położenie grupy hydroksylowej przy ostatnim w tym łańcuchu asymetrycznym atomie węgla. Więc tu jest konfiguracja na tym atomie węgla D, na tym atomie węgla też byłaby D. L odwrotnie, to w cukrach jest istotne. A jak jest takie małe D, to jeszcze to jest pozostałość od skręcalności w prawo i w lewo, dextrarotatory i leworotatory. Ale tego się D małego nie stosuje, jeżeli to w tej chwili tylko to D i L, ale przede wszystkim w cukrach. W kwasie winowym to nie ma większego zastosowania. No ale teraz chciałam się skupić jak zwykle na właściwościach, bo jak Państwo wiedzą, ja to z upodobaniem analizuję. Otóż enantiomery nie różnią się niczym poza skręcalnością. Temperatura topnienia taka sama, gęstość taka sama, rozpuszczalność w 100 gramach wody taka sama. To tak miało być, prawda? Enantiomery mają identyczne właściwości, jeżeli rozpatrujemy ich pod kątem reakcji czy właściwości niechiralnych. Gdyby chodziło o reakcję z jakimś chiralnym związkiem, mogłoby być inaczej. Ale w tym przypadku enantiomery mają właściwości identyczne. Różnią się tylko skręcalnością co do kierunku. Wartość bezwzględna powinna być taka sama, tylko kierunek przeciwny. Odmiana mezo, która jest w stosunku do nich diastereoizomerem, no bo to jest stereoizomer, który nie jest enantiomerem, proszę spojrzeć, ma zupełnie inne właściwości. I gorzej się rozpuszcza w wodzie, gęstość inna i temperatura topnienia też inna. A racemat, czyli mieszanina 50-50 tych dwóch, też będzie miała inne właściwości. Nie podejmuję się wyjaśniać, dlaczego rozpuszczalność jest taka, ale na przykład gęstość to jestem w stanie wyjaśnić. Niech Państwo sobie wyobrażą, że mamy skrzynię, w której układamy tylko prawe buty, to jest odmiana RR, i tylko lewe buty, to jest odmiana SS. Układamy racemat, czyli pary butów. No to jest chyba intuicyjnie oczywiste, że tych par wejdzie troszeczkę inna ilość niż pojedynczych butów. No i właśnie to tak sobie można to interpretować. Ale tak czy siak chciałam zwrócić uwagę na to, że właściwości enantiomerów
i w porównaniu z odmianą mezo, która jest diasteroizomerem w stosunku do nich, są różne. I to ma skutki dalej dla nas i o tym będziemy mówić. Racemat nie jest już tutaj diasteroizomerem, bo racemat jest mieszaniną tych dwóch izomerów. To mówię o odmianie mezo. To określenie formy mezo to nie jest nic jakiegoś specjalnie przypisanego do kwasu winowego. Tu mamy takie ładniejsze rysunki tego kwasu winowego, gdzie jest zaznaczona płaszczyzna w odmianie mezo, ale każdy związek, który ma taką dodatkową płaszczyznę symetrii i jednocześnie centra chiralne, też będzie nazywany odmianą mezo. Tu Państwo mają na przykład taki związek dibromocykloheksan, on jest cis, a ja to nie napisałam cis, tylko tutaj tylko określiłam konfigurację, ale on jest cis, bo tu są grube te podstawniki. No i widzą Państwo, że tu możemy sobie płaszczyznę wprowadzić, symetrii. I generalnie, jeżeli są dwa centra symetrii, to jedno musi być R, drugie musi być S, żeby się wewnętrznie tak jakby skręcalność kompensowała. Tutaj mamy taki butadiol, 2,3, ta sama historia co tutaj, no tyle, że to nie jest cykliczny związek, ale ma też płaszczyznę i identyczne podstawniki, grupa metylowa, grupa hydroksylowa, no i wodór, który tu nie został narysowany. Tutaj mamy taki związek, w którym płaszczyzna przechodzi przez ten centralny atom węgla, ale ten centralny atom węgla nie jest chiralny. Tu Państwo nie mają żadnej konfiguracji, dlatego że on ma dwa identyczne podstawniki. Ten podstawnik i ten jest identyczny. Tu pierwszeństwa w tym przypadku by się nie dało ustalić. Te mają konfigurację, ale przeciwną. No a teraz obiecałam przykład, tu jeszcze jest taki 2,3 dibromobutan, to jest analogiczny do tego przykład, ale obiecałam jakiś przykład z życia wzięty, taki odmiany mezo. No więc takim związkiem jest tak zwany alkohol cukrowy ksylitol, który jest otrzymany w wyniku redukcji odpowiedniego cukru. I proszę spojrzeć, ten ksylitol to jest taki niżej kaloryczny słodzik, który można kupić w sklepach. Proszę spojrzeć, cząsteczka jest symetryczna, bo to nie jest cukier w sensie sacharydu. To jest słodzik, cukier w sensie słodkości, ale nie ma grupy aldehydowej, to jest pentaol, 5 grup hydroksylowych, jak widać. No i tu jest, to jest podobne do tego związku, tu jest płaszczyzna symetrii, w projekcji Fischera to bardzo ładnie widać. Te podstawniki są identyczne i jeden ma konfigurację R, drugi ma konfigurację S. Więc ja się nie specjalnie znęcam nad Państwem opowiadając o formie mezo, bo to w życiu też bywa. I na koniec, to właśnie jest przedostatnie zagadnienie, które chciałam w tym wykładzie stereochemicznym poruszyć, to właśnie, żeby Państwo sobie zdawali sprawę, czy łatwe jest otrzymanie czystych enantiomerów, czy nie. Przy czym ja skupię się na tej drugiej drodze, bo napisałam tutaj, że istnieją dwie podstawowe drogi prowadzące do otrzymania czystych enantiomerów. Pierwsza z nich to przeprowadzenie reakcji w takich warunkach, aby powstał w przewadze jeden enantiomer, czyli synteza asymetryczna. To zdanie już się pojawiało przy pierwszej stereochemii. Ale żeby synteza była asymetryczna, to musi być jakiś czynnik wywołujący tę asymetrię. I w praktyce warunkiem sine qua non jest obecność jakichś odczynników chiralnych, a najczęściej nie tyle odczynników, a chiralnego katalizatora. I to jest bardzo złożone zagadnienie. Te chiralne katalizatory są bardzo skomplikowanymi związkami chemicznymi, ale z upodobaniem chemicy posługują się tutaj enzymami, które są znakomitymi chiralnymi katalizatorami w syntezie. To w kontekście leków, mówiliśmy o tym, prawda, że leki mają centrum asymetrii. Wiele leków i to synteza enzymatyczna tutaj, czyli taka biotechnologiczna, otwiera wielkie możliwości. Ale ja nie będę tutaj mówiła o syntezie asymetrycznej, tylko chcę zwrócić uwagę, jak trzeba być czujnym, żeby nie zniszczyć centrum asymetrii, jeżeli już je mamy w cząsteczce. Myśmy mówili w tej pierwszej stereochemii,
że w standardowych reakcjach chemicznych powstają racematy, czyli mieszaniny 1 do 1 obu enantiomerów. Wtedy dawałam przykład przyłączania do podwójnego wiązania. Teraz, żeby się nie powtarzać, a już przerobiliśmy związki karbonylowe, podaję przykład redukcji ketonu, butanonu, w wyniku której powstaje alkohol. Centrum asymetrii jest, prawda, a powstaje racemat. Dlaczego? No bo ten wodór, ten fragment cząsteczki jest płaski. Wodór może się przyłączyć z góry lub z dołu, mówiąc trywialnie, albo gdyby cząsteczka była pionowo, to z jednej lub z drugiej strony. No i w ten sposób otrzymujemy, tutaj Państwo mają rysunek pokazany, albo tu tak się przyłączy, wtedy tu jest wodór i tu jest wodór, albo od dołu to tu jest wodór i tu jest wodór i to są dwa enantiomery, czyli otrzymujemy racemat. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy już racemat i chcemy z tym racematem zrobić reakcję. I mamy taki związek, który tutaj ma podstawiony brom i trzy różne podstawniki. Ojejku, co to byłoby? Heksan, tak? Trzy bromo, trzy metylo, heksan, taki związek. Prawda? Tu są różne podstawniki i tu jest enantiomer S, jak widać na załączonym obrazku. I sobie dziarsko myślimy, no weźmiemy tutaj anionem cjankowym podstawimy, potem zhydrolizujemy i będzie kwas taki rozgałęziony z grupą COH, optycznie czynny, a nieprawda. Trzeba znać mechanizm reakcji, po to właśnie kładziemy nacisk na mechanizmy reakcji. Jeżeli mamy trzeciorzędowy bromek, to on według zasad sztuki powinien reagować według mechanizmu SN1, czyli dać karbokation. Nastąpi dysocjacja, odłączy się anion bromkowy, powstanie karbokation, karbokation będzie płaski i grupa cjankowa może się przyłączyć z jednej i z drugiej strony, czyli otrzymamy racemat i zepsujemy to, co było nam dane, bo mieliśmy enantiomer, a zrobimy racemat. Dlatego na przykład uczymy się mechanizmów, mówimy o mechanizmach, żeby z należytym szacunkiem podchodzić do reakcji. A druga taka możliwość, tu zniszczyliśmy to, tę konfigurację, a druga taka możliwość to możemy zmienić konfigurację. Mianowicie pamiętają Państwo reakcję SN2, to była taka reakcja, gdzie był pierwszorzędowa była pochodna na przykład, ale to wszystko zależy od warunków reakcji. Tu ktoś uważnie słuchający może powiedzieć, no pierwszorzędowy taki związek, gdzie są trzy wodory, to nie będzie optycznie czynny, nie będzie tutaj chiralności. No ale możemy sobie wyobrazić inną strukturę związku. Ja akurat taki model mam, żeby Państwo dobrze widzieli, jak przebiega reakcja SN2. Że następuje zmiana konfiguracji. To jest reakcja porównywalna z odwróceniem parasola na wietrze. Widzą Państwo, że ta grupa CN się tutaj podłącza. Gdyby zachodziła reakcja według mechanizmu SN2 i gdyby tu było centrum asymetrii, na przykład nie trzecio, a drugorzędowa chlorowcopochodna i odpowiednio dobrany byłby rozpuszczalnik i reakcja SN2, to zmienilibyśmy konfigurację z R na S, czy odwrotnie. Ale nie chcę się w to szczegółowo wdawać, bo to są już zagadnienia dla chemików. Natomiast chciałam Państwu przedstawić inną drogę prowadzącą do otrzymania czystego enantiomeru. Taką drogę, która nam zdyskontuje te nasze wiadomości o diastereoizomerach. Więc jedna to była ta synteza asymetryczna i to jest zagadnienie no, dla nieźle wykwalifikowanych chemików, a druga to jest rozdział mieszaniny racemicznej, to co zrobił Pasteur, otrzymanej standardowymi metodami. Jemu się udało, no bo miał szczęście, tak jak Państwo się w następnym tygodniu dowiedzą, jakie szczęście miał Fischer, jemu się udało, bo one wykrystalizowały akurat w postaci odbić lustrzanych. Ale standardowo to tak się nie dzieje, to był po prostu przypadek. Standardowo taki rozdział robi się w ten sposób, że przeprowadza się dany związek, daną mieszaninę racemiczną, na przykład mieszaninę alkoholu RS albo RS kwasów karboksylowych, w diastereoizomery. I diastereoizomery mają, jak Państwo pamiętają może tutaj przy kwasie winowym, mają rozmaite właściwości, tu od diastereoizomery, czyli mezo do tego, na przykład inną rozpuszczalność.
i to może być wykorzystane do rozdzielenia enantiomerów. Przy czym tu oczywiście przeprowadza się w diasteroizomer i cały dowcip polega na tym, żeby ten diasteroizomer z powrotem wrócił do składników po rozdzieleniu. Więc tutaj na przykład metoda zestryfikowania, tutaj jeżeli mamy RS-alkohol racemiczny, tutaj RS-alkohol i zestryfikujemy go enantiomerycznie czystym kwasem, i tu właśnie kwas winowy jest niesłychanie przydatny, dlatego że ten kwas gronowy to jest czysty enantiomer RR+, i on jest no, tani, łatwo osiągalny, bo to musi być jakiś łatwo osiągalny związek, a gwarantowanie czysty enantiomerycznie. To otrzymamy ester RR i ester RS. No jeżeli tak się złoży, że je się da rozdzielić, na przykład jakąś metodą krystalizacji, no to fajnie. I potem trzeba to hydrolizować, ale tak, żeby nie uszkodzić centrum asymetrii. Lepsza metoda niż estryfikacja to jest otrzymanie soli z aminą. I na tym właśnie chciałam się skupić. Bo jeżeli na przykład weźmiemy tu kwas karboksylowy, mieszaninę enantiomerów kwasu karboksylowego i weźmiemy S-aminę, to otrzymamy RS-sól i SS-sól, czyli diasteroizomery. No, wszystko jest w naszych rękach. Musimy dobrać taką aminę, żeby się to dało na przykład rozkrystalizować. I z kolei takie aminy są dość łatwo dostępne, no może nie są tanie, ale to zawsze można ją potem zregenerować. Takie aminy są dość łatwo dostępne wśród związków naturalnych, wśród alkaloidów, na przykład brucyna czy strychnina. To są pochodzenia naturalnego związki. Gwarantowanie jeden enantiomer, ja tu napisałam S, mógłby być R. A sól ma taką zaletę, że bardzo łatwo możemy wydzielić. Nie trzeba tak jak przestrzeń hydrolizować, ogrzewać na przykład. Wydzielenie kwasu z soli to jest po prostu podziałanie, to jest kwas karboksylowy, słaby, mocniejszym kwasem. A gdyby to była amina, to wydzielenie aminy, podziałanie zasadą. I przykład takiego rozdziału chciałam właśnie Państwu pokazać, troszeczkę inny niż ten, żeby wygimnastykować umysł. Tu rozdzielaliśmy racemat kwasu, a tu rozdzielamy racemat aminy. To jest szkolny przykład, który się znajduje w większości podręczników preparatyki. Taką aminę, S1-fenyloetyloamina. Dobrze, 1-fenyloetyloamina, tak, przy tym samym węglu. I R, jeżeli byśmy ją otrzymywali w wyniku na przykład redukcji jakiegoś tam amidu, no to byłby to, byłaby to mieszanina racemiczna. Natomiast do rozdziału wykorzystuje się kwas winowy, bo przy rozdziale takich amin ten kwas winowy jest RR+, gorąco polecany. I tutaj Państwo mają jeden enantiomer i drugi enantiomer. One są narysowane tak elegancko, że od razu widać, że ten jest R, prawda, a ten jest S. I dajemy optycznie czynny kwas RR+ winowy. I powstają dwie sole, taka sól i taka sól. I to jest jeden diasteroizomer i to jest drugi diasteroizomer. I dla tego przypadku jest wszystko dokładnie, ślicznie opisane, ilościowo taki rozdział zachodzi. On jest tutaj na tym schemacie. Mamy racemat, dodajemy kwas, powstają dwie sole. Minus amina i plus kwas i plus amina i plus kwas. Kwas zawsze jest plus, bo to jest ten kwas, a amina była plus i minus, tutaj jak Państwo mają zaznaczone. I teraz ten wariant, ten zestaw, że tak powiem, wypada w postaci kryształów z metanolu, a ten wariant zostaje w roztworze. Akurat tak jest, to a priori tego nikt nie wiedział, ale to zostało eksperymentalnie dowiedzione. I teraz jeżeli mamy taki układ, no to kryształy oddzielamy od roztworu, odsączamy. I żeby wydzielić aminę, przepraszam, tu jeszcze powinnam taką rzecz pokazać. O, tu jest ta reakcja wytworzenia soli, grupa karboksylowa z grupą aminową. Proton przenosi się na azot i jest sól. I to jest ta sól, akurat jedną napisałam. Ta niebieska to prawdopodobnie ta jest, tak? To jest ta, to jest R, ta amina. To jest sól, a żeby wydzielić z kryształów, czy potem z tego roztworu, no to jest tam problem ekstrakcji, ale ta amina się nie rozpuszcza w wodzie, więc po dodaniu zasady
mocniejsza zasada, NaOH wypiera słabszą zasadę soli. To jest reakcja kwasowo-zasadowa, reakcja przebiegająca błyskawicznie, bez żadnego ogrzewania. Tutaj Państwo mają dodaną zasadę sodową, wydziela się wolna amina, która się w wodzie nie rozpuszcza i sól sodowa, winian sodu, monosodu winian. I to jest rozdział enantiomerów przy wykorzystaniu różnych właściwości diasteroizomerów, bo te dwie sole są diasteroizomeryczne. I z takimi diasteroizomerami będziemy mieli do czynienia przy cukrach i będziemy o nich mówić. A teraz, żeby już się troszkę w trans wprowadzić przed następnym wykładem, który będzie dotyczył cukrów, pokazuję Państwu projekcję Fischera. Projekcję Fischera na przykładzie aldehydu glicerynowego, który jest takim najmniejszym cukrem, bo cukry, właściwie poprawne określenie to jest sacharydy, definiujemy jako polihydroksyaldehydy i ketony. Więc najprostszy polihydroksyaldehyd, że to muszą być dwie grupy hydroksylowe i grupa karbonylowa, czyli aldehyd glicerynowy. I to jest model. No i te aldehydy właśnie tu mają Państwo te oznaczenia D i L. To przesadziłam, mówiąc, że w następnym wykładzie powiem, jakie szczęście miał Fischer. Otóż Fischer korelował budowę aldehydu glicerynowego z rozmaitymi cukrami. Szczegółowy przykład będzie oczywiście na przyszłym wykładzie. Ale założył sobie, że miał 50% szans, że w aldehydzie deglicerynowym, tym, który oznaczył przez D duże, grupa hydroksylowa będzie z prawej strony w projekcji Fischera. I tak założył i na tej bazie skonstruował całą stereochemię cukrów. Wiele lat później, w ramach rozwoju metod rentgenowskich, okazało się, że miał rację. Ale mógł nie mieć. Miał po prostu szczęście i to jest właśnie to, co jest w życiu potrzebne. I tu Państwo mają projekcję Fischera tego aldehydu. Przypominam, łańcuch pionowo-węglowy jest. Najwyżej utleniony węgiel, czy ta grupa w odniesieniu do cukrów, karbonylowa, aldehydowa czy ketonowa, możliwie na górze. No, aldehydowa to musi być, a karbonylowa, znaczy ta ketonowa, no może być troszeczkę przy drugim węglu, na przykład we fruktozie. No i pamiętamy, to jest do przodu te podstawniki, ten do tyłu. No i właśnie to jest wzór aldehydu deglicerynowego, to OH jest po prawej stronie, a konfiguracja tego związku, to przez chwilkę się zastanówmy, pierwszy będzie ten podstawnik, drugi będzie ten podstawnik, trzeci będzie ten, prawda, bo tu jest podwójne wiązanie do tlenu, tu pojedyncze, czyli byłoby tak, czyli byłoby S, czyli naprawdę R, bo ten wodór jest źle ustawiony, czyli to byłby aldehyd R glicerynowy. No i właśnie to jest ta projekcja, jeszcze raz projekcja Fischera z spektatorem, z osobą, która tutaj ogląda, mają Państwo ten aldehyd deglicerynowy, czyli R-glicerynowy, a cała projekcja Fischera cukru, glukozy, która ma ileś tam grup hydroksylowych i to nieobojętne z której strony, tu mają Państwo ustawioną cząsteczkę i ja tutaj mówiłam, że cząsteczkę się przypłaszcza do ściany, a tutaj cząsteczka jest nie przypłaszczona, tylko tak nawinięta jakby na taki walec. I tu Państwo to doskonale, mam wrażenie, widzą. I stąd jest przejście do projekcji Fischera cukru z podstawnikami tutaj poprzecznymi w cząsteczce glukozy. No i właśnie cukrami będziemy się zajmowali. Glukoza, ta D-glukoza ma podstawnik przy ostatnim asymetrycznym atomie węgla na dole, bo dlatego to jest D, bo Fischer od dołu konstruował do góry tę cząsteczkę. To szczegóły będziemy na przyszłym wykładzie mówili. A zapisy te cukrów, tu na przykładzie D-glukozy w projekcji Fischera, wyglądają w ten sposób, że możemy pisać wszystkie podstawniki, możemy pisać tylko grupy OH. Ja się będę czasem posługiwała pisaniem tylko grup OH, żeby nie mącić obrazu.
A tacy, co się już naprawdę biegle cukrami posługują, ja w cukrach nigdy nie pracowałam, to piszą tylko kreseczkę z tej strony, gdzie jest grupa hydroksylowa. My się będziemy tymi lub tymi wzorami posługiwać. A stereoizomerów będzie dużo, bo Państwo widzą cztery asymetryczne atomy węgla. Nie ma tutaj możliwości dodatkowej płaszczyzny asymetrii, bo tu jest grupa symetrii, bo tu jest grupa aldehydowa, tu jest grupa alkoholowa. Wobec tego stereoizomerów powinno być 2 do 4, czyli 16. No i będziemy o nich mówić na następnym wykładzie. Dziękuję bardzo.